Siemanko. Fotografia jest w naszym kraju coraz bardziej popularnym hobby. A moim zdaniem jednym z lepszych sposobów na to, aby ocenić swoje umiejętności fotograficzne, jest wydrukowanie odbitek. No, tego nie można robić byle czym. Dobrze jest zainwestować w dobrą drukarkę, która ma przeznaczenie właśnie do tego celu. Jakie sprzęty wybrałem? Zobaczcie sami. Najtańsza propozycja w zestawieniu, czyli HP Office Jet 7110, to fajny model dla osób stawiających swoje pierwsze kroki w świecie wydruku grafik lub zdjęć. Można go zgarnąć za śmieszne pieniądze. Co prawda nie korzysta z nietypowych atramentów, ale za to umożliwi obsługę formatów papieru nawet do A3+. Co ważne, chociaż niby obsługuje duplex, użytkownicy zwracają uwagę na to, że trzeba zakupić do niego dodatkowy moduł. Występują też w tej drukarce podobno problemy z drukowaniem do marginesów. W tej cenie mimo niewielkich wad maszyna jest jednak nadal dobrą opcją, którą warto rozważyć. Canon PIXMA IP7250 jest jednym z tańszych modeli na liście. Zdaniem producenta oferuje szybkość druku i jakość rodem z laboratorium fotograficznego. Opinie użytkowników od lat wydają się to potwierdzać. Niestety, chociaż drukuje nieźle, to tylko na papierze w formacie A4. Może za to zadrukowywać płyty. Jeżeli więc chcesz rodzinie sprezentować płytę z filmem ze ślubu lub rodzinnego wypadu na narty, zrobisz to stylowo. Jest też duplex, czyli automatyczne drukowanie dwustronne. Pozwala na bezobsługową produkcję wielu dokumentów naraz. Niby drukarka fotograficzna, ale przydatna uniwersalnie. Epson ITS L805 kosztuje nieco ponad 1000 zł. Nie jest więc raczej idealnym rozwiązaniem dla osób szukających czegoś prostego do domu. Jest za to całkiem niezłym sprzętem dla miłośników ustawiania własnej twórczości w ramce na ścianie lub biurku. Korzysta z 6 atramentów, w tym jasnego cyjanu i jasnej magenty. Dzięki temu ma większe pole do manewru w zakresie odwzorowywania barw. Swoją drogą są to atramenty butelkowane. W ostatecznym rozrachunku wyjdą więc taniej niż kartridżowe odpowiedniki. Niestety, sprzęt drukuje maksymalnie w formacie A4. Może za to pokryć Twój zestaw płyt odpowiednimi grafikami lub napisami opisującymi ich zawartość. Jeden z trzech Canonów z serii PIXMA w tym zestawieniu. Przypada cenowo nieco wyżej od piątki na liście. Ma też nieco większe możliwości i zbiera w sieci pozytywne opinie. Canon PIXMA IX6850 chwalony jest za ergonomię i niezłą jakość wydruku. Porównuje się go nawet do najdroższej opcji w tym rankingu, co raczej nie jest do końca słuszne, ale obrazuje jego możliwości w domowych warunkach. Drukuje w rozdzielczości 2400 dpi, współpracuje z formatem papieru do A3+, i ma raczej tanie tusze. To sprzęt wart polecenia dla osób, które mają na zbyciu nieco większy budżet i chcą przełożyć swoją twórczość cyfrową na papier. Epson produkuje drukarki, które są dosyć wytrzymałe i opłacalne w stosunku ceny do jakości wydruku. Nie inaczej jest w przypadku tego modelu. Epson Expression Photo HD XP15000 to sprzęt dla miłośników żywego odwzorowywania pejzaży uchwyconych okiem kamery. Przede wszystkim drukuje w dużym formacie. W sam raz na plakat lub grafikę do zawieszenia sobie w ramce na ścianie. Obsługuje papier o formacie do A3+. Co ciekawe, poradzi sobie nie tylko z nim. Przy pomocy tej maszyny można drukować też na przykład na płytach. Swoją drogą możliwości jest sporo, a jeżeli zdecydujesz się wydrukować przy pomocy tego sprzętu plik dokumentów, zrobisz to wygodniej dzięki możliwości automatycznego wydruku dwustronnego. Canon PIXMA Pro 100S to urządzenie dla prawdziwych profesjonalistów. Swoje kosztuje, ale w tej cenie nabywca otrzymuje całkiem sporo. Ta drukarka do zdjęć odwzorowywuje obraz bardzo atrakcyjnie i całkiem realistycznie. Trzeba ją zasilić aż 8 atramentami, konkretnie ChromaLife 100+, które swoje kosztują, ale zapewniają trwały i ładny wydruk. Urządzenie oferuje dosyć szczegółową rozdzielczość 2400 dpi. Ta przyda się przede wszystkim dlatego, że maszyna jest w stanie zadrukować kartki o rozmiarach nawet do formatu A3+. Miłym dodatkiem jest również dedykowana wtyczka Print Studio Pro, ułatwiająca współpracę z Photoshopem i Lightroom. Która drukarka fotograficzna najbardziej Wam się podoba? Moim zdaniem najlepszy jest oczywiście ten Canon, no ale on swoje kosztuje i ma raczej przeznaczenie profesjonalne. Trudno więc spodziewać się, że ktoś do domu kupi drukarkę za 2000 zł. Ja raczej nie. Dajcie znać w komentarzach. Widzimy się w kolejnych filmach, widzimy się na Facebooku, no i w grupie Testerzy Wideotestów. Ja dziękuję za oglądanie, życzę miłego dnia i świetnych zdjęć. Cześć!